Siemano, tutaj ScorpioPlay.pl, a to kolejny odcinek naszej serii Assassin's Creed 2. W poprzednim odcinku, wybaczcie bardzo, najmocniej przepraszam, grałem na słuchawkach i tylko nagrało się komentarz mój, a nie gry też. Nie nagrano w ogóle dźwięku z gry, tylko mój komentarz. Za to was bardzo przepraszam i wybaczcie, to się więcej nie powtórzy i na pewno rzadko kiedy mi się to tak zdarza, nawet jeszcze mi się nigdy tak nie zdarzyło. Więc wszystkich widzów bardzo przepraszam za to. To się już naprawdę nie powtórzy. Jak chyba zresztą oglądaliście poprzedni odcinek, trwał długo bardzo, nie chcę klinąć już, ale bardzo długo, prawie godzina. Nie wiem jeszcze jakim cudem się to tak szybko przesłało, ale najważniejsze, że jest. Tylko bez tego dźwięku w grze. To jest bardzo pewnie wadliwe. Ale myślę, że to się u mnie nie powtórzy. Mogę być tego pewny. Naprawdę, obiecuję. Z ręką na sercu obiecuję, że się to już nie zdarzy nigdy. Chwileczkę. Muszę gdzieś się skryć. Cholera. Taka właśnie będzie robota. Nie chcę z wami walczyć. Naprawdę to się już nie powtórzy. Po raz ostatni to mówię. Zaczynam. Już rozpoczęliśmy sekwencję 8. To już jest półmetek gry części drugiej. Dzisiaj jeszcze wstawię jeden odcinek Assassin's Creed'a, gdzie zabijemy tego. Nie, powiem wam w tamtym materiale. Ten zakapturzony to pewnie musi być jakiś członek templariuszy. Tylko nie wiem kto to jest. I się chyba dowiem kiedyś. Honestly, it's difficult. Mocenigo keeps his circle close. I've tried to lay the groundwork, making suggestions, but he has other voices at his ears. Then you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... the Doge doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. Yes, and that's called being a sycophant. A what? What did you call me? A doormat. A flapper. A bootlicker. Need I go on? Bastard. You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I'm two steps from the Doge himself. I am beside him day and night. You wish you could be where I am. Are you done? Hardly. You listen to me now. The Doge can be recruited to our cause. I'm sure of it. I need a little more time. Time is not a thing we have in great supply. feet are killing me. Can we sit down inside somewhere? Do you know anywhere truly safe to discuss things such as these? No! There! Buongiorno, cousin. Signor Carlo? We thought Emilio would be with you. Kuzyn? Emilio is dead. What? How? Czyli to muszą być Barbarigo. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. Hey, cousin. Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. Ten koło Marco. Pomiędzy Marco a... There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I am so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. A, jakiś bystry, może mnie zauważył. Well, I've heard. Good. Perhaps you've made a decision. About what, cousin? About which of us shall step into the robes of the Doge? Cousin. Get away. Oh, yeah. Violators will be against the guard. I didn't know there was a decision to be made. Surely the choice is obvious to all. Obvious indeed. Should be the one who organized the entire operation. The one who came up with the idea of how to save the city. There is no lack of value in tactical intelligence for Silvio. But it is wisdom one needs to rule. Do not think otherwise. Calma, calma, amici. Please. There's no need for this. You know it's not up to either. Wybaczcie, że tak milczę, bez słowa. Przepraszam za to. Jestem już trochę zmęczony po tym, co się stało, ale jakoś to przetrawię. Wracając do mojego komentowania. Czekam z niecierpliwością na Assassin's Creed 3. Czekam i czekam. I się doczekam w końcu. Kiedy się już doczekam, to po prostu koniec. Odstąpię od wszystkiego i robię Assassin's Creed 3 i Assassin's Creed 3. I tylko Assassin's Creed 3. Tak, póki go nie skończę. Mogę nawet, nie wiem... Pierw zrobić fabułę, a potem bonusowe odcinki. Tak, dodatkowe. Znowu ty, Borgia. Make plans. Forgive us, Maestro. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenigo will die tonight. And once the deed's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, Maestro. Lepiej nie piśnie słowa, bo będzie kapa. You are closest to Mocenigo. A, czyli chcą zabić Dożego Wenecji. Jeszcze ich pośledzimy chwilę. He trusts me by now as one of his own. Bravo. Then I want you to infiltrate the kitchen. So be it. Marco, can you furnish us with a suitable toxin on short notice? I defer to my cousin. That is really his area of expertise. Ah, Silvio. I am at your service, my son. What can you bring to get this done? I will confer with my associates in the streets, but chances are good that I can procure some cantarella. Wow. Yes, what is it? They've moved the defective from the arsenic. Difficult to trace. Ah, va bene, va bene. Then it's decided. To już będzie koniec zadania. Tak myślę. Czyli mówiąc wprost, kombinują z morderstwem Mocenigo, doża Benezji. A ten oczywiście we wszystko wątpił. Pacji byli nieźli. Tylko ja zaszkodziłem. Słusznie mówisz, Rodrigo. No. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. Na razie. Taki wystraszyłem. I need to go and see Antonio if I have any hope of salvaging this mess I've made. Okej, i do Antonio. O, chwycę. Znowu ta gleba. Znajoma, nie? Jutro, nie wiem, o ile to będzie możliwe, może wstawię, nie wiem, rozgrywkę z Team Fortress, chociaż to nie jest pewne, to będzie zależało no wyłącznie ode mnie, czy wstawię tego Team Fortressa, czy też go nie wstawię. A jakbyście chcieli, żebym wstawił Team Fortress, to komentujcie. Każdy komentarz się przyda. Poważnie mówię. Więc piszcie w komentarzach, to może mnie zmotywujecie, abym wstawił Team Fortress. A z kim to ja będę grał, to dowiecie się w swoim czasie. Tak. Dowiecie się w swoim czasie. O, jeszcze trochę bym już kompletnie upadł. Co jest? Dobra, to się wspiąłem. Salute, bello mio, come stai? Bello mio. Dzięki, żeś mnie nazwał przystojniak. O, jeszcze całusy. Desolato, mia cara, but I am not. Nie zrozumiałem. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio, Ezio's here. No. Przybyłem. Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge. Znowu on. Replace him with one of their own. They will have all of Venezia, our entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. O, wycieczka kolejna po Wenecji? Czemu nie? Nie zapłacę oczywiście. Dobra, idziemy. Co? Znowu od mostu zaczynamy? Przecież już tu byliśmy. Bez jaj. Złaj się, złaj się, złaj się. Tym razem będziemy spacerkiem. Kurde, nie wlecz się. Nie mamy czasu. Całego dnia nie mamy. A ja nie mam pojęcia, ja nie znam się na polityce. No, I say we are the thieves and mercenaries. And how we need to scout the palazzo. See it from every angle. Super. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo, or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Może przez front, właśnie, tak jak mówił Ezio. Dobry plan. O, no i czemu tak? Czemu tutaj? Aha, to są te frontowe. Nie dostaniemy się. Pełna straży. Dobra. Tatem, tatem, suwać się, suwać się. Ale ładne miasteczko. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ładne miasteczko. Tutaj teraz się wspinamy ładnie. Tutaj macie jakąś drabinę czy coś? Ten deseń. Czekaj. O, tutaj się chciałem spiąć, dobrze. I znowu tutaj. O, fajnie się tak wspinać. Daje taką przyjemność. Wspinaczki i trochę widoków jest na co patrzeć. Zwłaszcza z takiej wieży jak ta. Po prostu aż się fajnie patrzy. Ja nie widzę łuczników. A nie, teraz zespawniły się pewnie. Dobra, skok wiary. A ty będziesz musiał jakoś zejść z tej wieży. No, poczekam na niego. No chodź. Chodź, Antonio. Może w taki sposób sobie przejdziemy. O, proszę. No idzie. No, potrafi się wspinać. Bardzo dobrze. Czekaj, ja wolę poczekać i nie kusić nas. No chodź, dobrze. Chodź. Przepraszam. Sorry. Dobra, biegniemy już. A, tutaj jest pole synchronizacji, więc nie wolno nam tam iść. Okej. Jaka piosenka, ja pierdolę. Zobacz się, przepraszam. Bene, we're in luck. Looks like there's a perfect path up the scaffolding to the roof of the basilica. Na taki dach to się jeszcze nie wspinałem, ale chętnie zrobię to. Zobacz się. No to parkurzymy. O, teraz strzeżony. Spoko. Okay. I sobie czekamy na Emilio. Zauważyliście chyba, że trochę Ezio ma zarostu. Chyba to zauważyliście na pewno. Trochę ma. Ale tak cienko. A, to pewnie ten... dlaczego Marco ma podobne przebranie do Mocenigo? Chyba wiem dlaczego, bo on się przebrał pewnie za Dożem, albo coś, kogoś w tym rodzaju. No, pewnie. Diabolo! Diabolo! Co niemożliwe, co niemożliwe. No chyba... Nie, chyba żartujesz. Co? Nie, chyba na... Nie, on na serio chce użyć machiny latającej. Super, gratuluję. Gratuluję hardkorowstwa, no. Kurde. Czekaj, niech tu wejdzie. Szyb. Dobra. Po kłopocie. Chwila. Sobie tylko przejdę. A teraz do bojka Leosia. Zobaczymy co mi da. Może trochę ciastek, kawy, bo się z nim już chyba dość czasu nie widziałem. A nie, on teraz mieszka w tym takim nowym budynku, który jest strasznie, i to strasznie podobny do budynków we Florencji. Tak. Dobra, płyniemy, płyniemy. Pluskaj się trochę, popluskaj Ezio. Umyjesz się. Zrzucisz z siebie trochę kilogramów. Ładnie. Czekaj. O. Podrzemy afisz. Niech moja twarz zniknie z powierzchni ziemi. Dobra. Teraz tam. Oho! Oż kurde. Widziałem w ogóle tego, żeby tam było jakieś, jakiś gzyms. Przepraszam, przepraszam. No, bloker jeden. Puk, puk, kto tam? To ja, Ezio. A tu twój wujuś Leo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype. Prototyp, tak, fajna gra, prototyp. Bardzo duża krwi, tak, bardzo dużo grałem w jedynkę. W dwójkę jeszcze nie miałem przyjemności zagrać. Ale bardzo krwista. Ale uśmiech, face bezcenny. So, how does she work? Z której my to wieży skaczemy? No, dzięki. I kopniaka w tyłek, na szczęście. Leoś, jesteś geniusz. Super, człowiek może latać. Ohohoho! To nie było przyjemne. I can't believe it. It worked. It really worked. You flew, Ezio. You flew. See, but not very far. Flew. Expecting the machine wasn't designed for distance. All right, look. Let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built these... Pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. Check and recheck my blueprints. It's just impossible. Za chwilę będę musiał zrobić mały cut. Poczekajcie. Cazzo! Cazzo! Wow! Odkryłeś Amerykę, Leoś. Po prostu odkryłeś Amerykę. Fire! Co, pali się gdzieś? Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. Czyli ogniskość przyda się. Ah, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry, I will take care of them. I'll give the order to the men. Dobra, zaraz wracam. No, już wróciłem. Po małej przerwie. O, kolejna misja. Super, myślałem, że to już będzie koniec. Dobra. I zarżniemy sobie paru strażników. No i to miało być podwójne zabójstwo. Co za dziadostwo. Dobra. Po drabinie na dach. I plusk do wody. Myślę, że tą sekwencję skończę szybko, bo jak patrzę, to ona chyba długo nie będzie trwać i chyba będę z tego happy. Vincenzo. LOL. Ja już słyszałem kogoś takiego o imieniu. Vincenzo. To chyba od Leonarda. Chwila. Trzeba będzie ich tu jakoś tak po cichu zabić. Chwila. Zaraz to się załatwi. Dobra, uciszony. Ups, tutaj strażnicy. Przeszkadzam wam. Dobra. Jakoś przylazłem. A fajna muzyka teraz leci. Taka trochę typu... Dobra. Jeszcze tam są. Zaraz. Oż ty. O, już panikuję. No uciekaj. Dobra, wpadłeś. A z wami uciekam już. No. Au. Bolało. A, na dachach są, dobra. To przy okazji ich spławię. Kurde. Dobra, uciekaj sobie lepiej. Ło! O ty! Cholera jasna. Po prostu ich zatłuczę. Nie wiem jak, ale zatłuczę za to, co zrobili. Za swoją zniewagę, no. Cholera. O cholera. Dobra, puść się. Aha, super, dobra. Pierwszy fail. Dobra. Udało im się, dranie jedne. Jeszcze ich zapamiętam. Dobra. No nie, 200 metrów. A, to przy okazji już dachami wejdę. Wybaczcie za fail. Myślę, że zrozumiecie to. Przy okazji gra będzie dłuższa, tak. Każdy ma prawo zawalić, nawet kurczę jakiś profesjonalista. Każdy, nieważny od wieku, od poziomu doświadczenia, może coś zawalić, spieprzyć, cokolwiek. Więc tutaj w moim przypadku proszę mi wybaczyć. Czekaj, tutaj sobie tak wejdę. O, pięknie. Wspinaj się, małpko, wspinaj. Dobra, już chyba ze dwa ostatnie. Przepraszam. O! Wow! Ezio! Jest. Czasem mnie to przeraża w jego parku. Dobra. Dobra. Ty nie jesteś moim celem, więc spadaj. Nie powtórzę swojej głupoty. No. Dobra, uciekam. Łohoho! Przeżyłem. Fajnie. A teraz uciekam. Dobra. Już sobie popłyniemy. W taki dosyć dziwaczny sposób. No, dziwaczny, normalny. Przecież pływać tylko się da normalnie. Chyba że ktoś jest na tyle głupi, żeby pływać jak jakiś debil. Tak, pływać umiem, więc dla mnie nie ma żadnego problemu. Więc sobie dam radę w życiu, jeżeli chodzi o jakieś wypadki. A wypadki chodzą po ludziach, nie? Nie? A może i tak? Dobra. Nie, tam się już nie dostanę, więc trzeba będzie iść pieszo. Przepraszam. No. Bez skojarzeń. Przepraszam. 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 Kurde, jeszcze 200 metrów jest. Nie dałoby się jakoś teleportować? No cóż, trzeba iść dalej. Nie, parkour jest niesamowity. A, już kiedyś chyba wspinałem się po tych budynkach. Chyba o niemal... Chyba w tej sekwencji, tak. Nie, nie w tej, w tamtej, przepraszam. Zobaczcie, jestem już naprawdę... O, kurde, zebrałem biuro. Pióro. Przepraszam. To był przypadek. Więc wybaczcie. Zabrałem pióro, no cóż. Mogło mi się zdarzyć i się zdarzyło właśnie też. Chwyt i już jesteśmy tutaj. A, to na dach trzeba iść. No, wiedziałem, na dach. Dobra. O, i to już jest... To już będzie na pewno ostatnia misja w tejże sekwencji. No, nie mamy już czasu. Niewiele czasu. Ja też nie mam niewiele czasu. I tak jak mówię, Assassin's Creed będzie jeszcze jeden odcinek. Z, oczywiście nie dwójki, tylko jedynki. Or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amigo mio. No, to lecimy. Sięgnąć siódmego nieba. O tak. O, proszę o pomstę do nieba. No, z tymi skrzydłami, tym bardziej. O ja, ale się zdziwiłeś. Czekaj, zaznacza się F, tak. Żebym tego nie zapomniał. Bo chcę sobie teraz kogoś walnąć. Ahaha, ale ładnie. I jeszcze sobie poleciałem bardzo wysoko. Ło, 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 ło. Dobra. Lecimy dalej. Wybaczcie, zrobię mamy kat. Dobra, już po małym kacie zjadłem sobie małą kolacyjkę w postaci ryby. Czyli tak, spełniło się dzisiaj me skryte marzenie. Zjeść rybę. Pewnie. Fajne marzenie. O shit, shit, shit. Ups, przepraszam. Fail znowu. Wybaczcie. Ale coś chyba nie wypaliło, panie Ezio. Widzisz, nie wypaliło coś. Dobra. I oby tak się już nie failowało. Dzisiaj już ze 2 faile zaliczyłem w tym odcinku, więc nie chcę, aby to się powtórzyło do 3 razy sztuka, więc lepiej, żebym już to zrobił perfekcyjnie. A, ciacie, ciacie. O kurde, spalili mi trochę machiny latając. Ja, dobra. Dobra, leć tam. Nikt już się przestanie fajczyć. Jak wysoko. Pudło, pudło. A, możecie sobie strzelać do boli. Oh yeah, zaraz tam dolecę. Cholera, zaraz chyba padnie. Yeah! W końcu się udało. Ale oberwał ten straszny. Nie. Dzieciaki. Ta. A ja jestem głupi i mam lat 5. Tak, oczywiście. Dobra. Teraz chce się niepostrzeżenie dostać. Trzeba to będzie po cichu zrobić. Ło. Kurde. Dobra, uciszyłem go. Więc nie będzie problemu. Stop! Signore, don't drink that! You are too late. The Doge is dead. What, Carlo? Apologies. Widzisz, zdrada ma krótkie nogi. Tak jak i kłamstwo. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? A fool. Assassino! Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead! There he is! Kurde, gdzie tam uciekasz, Carlo? Masz za swoje. It takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Mr. Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. Ma teraz już taki poważniejszy głos. Jak się tak słyszy go. You killed me? You killed me? Yes. Co się z nim stało? Przykro mi, Doże. Spoczywaj w pokoju. Ale fajnie wygląda wnętrze budynku. Dobra, już tak się wydostanę. Dobra, już spławieni. Dobra, i tym razem kończymy odcinek 9 Assassin's Creed'a 2 sekwencji 8. I nie wiem jaka nazwa. Asasyni. Pa, widzowie mówią nara, a ja do następnego. 3, 2, 1, nara.